Rzeczywiście Dni Opola to zawsze fajny czas, ale w tym roku będzie wyjątkowy, bo Stolica Polskiej Piosenki świętuje 60-lecie festiwalu, więc to będą bardzo muzyczne Dni Opola, chociaż innych wydarzeń nie braknie. Serdecznie zapraszam i do uczestnictwa w koncertach przypominających choćby Republikę, Wielki Polski Zespół Grzegorza Ciechowskiego, wielkiego polskiego muzyka, tekściarza i nie tylko, bo wiele ról pełnił w swoim bardzo bogatym artystycznie życiu, ale też do odsłonięcia gwiazd polskiej piosenki, które w niedzielę w godzinach południowych tu na rynku będą miały miejsce. Trzy wyjątkowe postacie związane z polską piosenką i o polską, oczywiście o polskim festiwalem. Zenon Laskowik, chyba nie trzeba przypominać, kto pamięta Z tyłu sklepu i inne kabarety w jego wydaniu, to wie, do jakiego sentymentu się odwołujemy. Agnieszka Osiecka, też postać, legenda o polskich festiwali i nie tylko. I Jacek Fedorowicz, również postać znana, szczególnie starszym Opolanom, z wielu różnych ról, które pełnił przy okazji Festiwalu Polskiej Piosenki. Jak zwykle zapraszamy na trzy sceny, które przygotowaliśmy. Zapraszamy do naszego parku, gdzie jest specjalna oferta dla najmłodszych dzieci. Jest i plac zabaw, są animatorzy, są występujące grupy dziecięce. Można zobaczyć, czym się na stałe zajmujemy. Ale oczywiście tak samo serdecznie zapraszam na Plac Wolności i na Stawek Zamkowy, gdzie już będzie można zobaczyć bardziej zaawansowanych tancerzy i wokalistów, gdzie również gościć będziemy muzyków Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu, a także gości, którzy do Opola przyjeżdżają na Dni Opola rokrocznie. W tym roku zaprosiliśmy zespół Przygoda z Rybnika, ze Zduńskiej Woli Arabeskę, zespół Lachy z Nowego Sącza i z Ozimka zespół Omega. Także oprócz Pecha, Adeny i zespołu Pieśni i Tańca Opole, w tanecznym krokiem będzie można podziwiać również gości z Polski. No i oczywiście zapraszam do słuchania wokalistów z Młodzieżowego Domu Kultury, którzy będą prezentować swoje repertuary, które w tym roku są podporządkowane polskiej piosence, piosence z festiwali opolskich, a także będą big bandy, będzie big band z Kluczborka, big band ze Szkoły Muzycznej w Opolu, będzie orkiestra z Białej i zagwarantowaliśmy również warsztaty artystyczne prowadzone przez naszych nauczycieli, a także będą szczudlarze, będzie plac zabaw dla dzieci i masę atrakcji, które mam nadzieję, że jak co roku spodobają się Opolanom. Przed Festiwalem Książki w Opolu preludium najwyższych lotów, czyli Dni Opola, także z biblioteką. Jak co roku z biblioteką i mam nadzieję, że w tym roku również Państwo spędzą z nami wspólnie czas. Przygotowaliśmy w zasadzie moc atrakcji zarówno dla osób, które lubią czytać i długo czytają, jak i tych, którzy czytają krótko. I w wszystkich atrakcjach znajdziecie też Państwo okazję tego, żeby zobaczyć zdjęcia przywołujące nam w pamięci pierwsze lata istnienia Festiwalu Opolskiego i dalej, ponieważ mamy wernisaż zdjęć Ryszarda Babusa, Jerzego Stemplewskiego, no, którzy przecież przez dziesięciolecia gromadzili te fotografie, także fotogalerii, wernisaż o godzinie 14:19. 19 też na scenie głównej Młodzieżowego Domu Kultury, jednej ze scen pod Biblioteką Miejską w Opolu, spotkanie z Mariolą Pryzwan, poświęcone Irenie Jarockiej. I tutaj Mariola Pryzwan przywołuje nam postać Ireny we wspomnieniach. Będziemy też dużo mówić o tym, co Irena mówiła o mężczyznach, o miłości, o piosenkach, o festiwalu. W ogóle Irena Jarocka debiutowała w Opolu. 17 godzina, 19 maja. Z kolei 20 to już jest też czas spotkań dla dzieci, ponieważ tutaj, nawiązując do Opolskiego Festiwalu, spotykamy się z Magdą Szat-Skotka, która napisała książkę Frania w amfiteatrze. Zresztą nie tylko, bo i Łysolkę. I jest to literatura dla najmłodszych, taki kryminał w amfiteatrze, także zachęcam bardzo serdecznie. Natomiast później przenosimy się na Plac Kopernika między godziną 12 a 15. Moc atrakcji dla dzieci w takiej bibliotecznej wiosce i tam też będzie można poznać bibliotekarzy w działaniu takim animacyjnym, jakie też podejmują działania w bibliotekach, ale tu jednak w przestrzeni plenerowej bibliotekarze muzycy Karolina Korda czy Katarzyna Chmielewska, bibliotekarz plastyk, prowadzą zajęcia, warsztaty, atrakcje dla dzieci. Naprawdę będzie tego moc na Placu Kopernika przez 3 godziny, łącznie z pokazem żonglerki, tańca w wykonaniu zespołu Manticora i jeszcze wiele, wiele więcej. Wszystkim zapraszamy już w piątek na muzykę elektroniczną, na Mały Rynek, od godziny 20 do
do północy. Zagrają DJ-e, DJ Stachu, DJ Resz, DJ Sebskalski i DJ Grand F. Więc będzie mnóstwo dobrej muzyki, takiej oczywiście i do tańca, i do słuchania. Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że ta impreza już na stałe weszła w program Dni Opola. Również serdecznie zapraszamy takim mocnym akcentem na zakończenie Dni Opola, na stawek zamkowy, gdzie wystąpi zespół Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora z takim specjalnym spektaklem dedykowanym również 60-leciu festiwalu oraz naszemu miastu Wiwat Opole. Myślę, że będzie bardzo widowiskowo, dlatego zapraszam serdecznie. Kolorowe, barwne Dni Opola w duchu festiwalowym będzie się działo. Na plakacie tego dużo, a o plakacie też będzie mowa. Tak, ja chciałam podkreślić, że plakat co roku powstaje we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Jest to również już nasza tradycja. I w tym roku autorką plakatu jest pani Kamila Sołowska. Bardzo się cieszymy, że uwzględniła tutaj wszystkie takie akcenty, które przyświecały tegorocznym Dniu Opola, bo i 60-lecie festiwalu, i nasze miasto, i muzyka, piosenka. Te plakaty już niebawem będą widoczne na mieście. To jest fajne, że Opolanie są tacy aktywni, że są tacy otwarci i też, że wspaniale się wpisują w ten rytm miasta, tak to nazwijmy, muzycznego miasta. Także serdecznie zapraszam do szerokiego udziału w tym, co przed nami, bo naprawdę będzie czym się cieszyć.